Neutronek w elektrowni jądrowej. Paliwo i bezpieczeństwo. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje energia elektryczna w elektrowni jądrowej i do czego są potrzebne turbina, generator i chłodnia kominowa. A to jest obiecany basen. Będziemy pływać? Nie, ten basen nie służy do tego. Ale o tym dokładnie opowie ci pan Stefan. Dzień dobry, panie Stefanie. Co to za ładny basen? Podobno nie można tutaj pływać. Dzień dobry, to jest fakt. Nie można. Ta woda jest po to, żeby zabezpieczyć zużyte paliwo. Jak to zabezpieczyć? Przed czym? Przed przegrzaniem. Zużyte paliwo z reaktora cały czas wydziela ciepło, grzeje się i dlatego musi stać w wodzie i się chłodzić. Te kasety paliwowe po wyjęciu z reaktora zostają tu na kilka lat. A co się później z nimi dzieje? Potem przestają tak bardzo się grzać i można je przechowywać na powietrzu w specjalnych, szczelnych pojemnikach. Jednak trzeba pamiętać, że zawartość zużytych kaset paliwowych jest bardzo niebezpieczna przez setki lat. Dlatego najlepiej trzymać je zamknięte w trudno dostępnym miejscu, w specjalnych pojemnikach, głęboko pod ziemią. Zauważyłem, że sprawy związane z bezpieczeństwem są bardzo ważne w elektrowni jądrowej. Czy mam rację? Masz rację. W elektrowniach jądrowych wszystko nastawione jest na bezpieczeństwo produkcji energii elektrycznej. W Polsce nad przestrzeganiem standardów związanych z bezpieczeństwem jądrowym czuwa Państwowa Agencja Atomistyki. Istnieje też Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która udziela rad i zaleceń dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych na całym świecie. Dziękuję za wyjaśnienia, panie Stefanie. Bardzo proszę. Neutronku, chyba już pora, żebyś odwiedził jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w elektrowni. Teraz czas na sterownię, w której pracuje pani Maria.